Cześć. Wzór łuska krokodyla. Pokażę od samego początku, jak wykonać coś podobnego. Użyję szydełka 3,5 mm. Tej wełenki. W takim pięknym kolorku. Wykonujemy pętelkę. I łańcuszek. Po wykonaniu odpowiedniej długości łańcuszka przechodzimy do pierwszego rzędu. W robótce powtarzają się dwa rzędy. Wkuwam szydełko w piąte oczko łańcuszka i wykonuję słupek. Oczko łańcuszka. Każdy słupek przedzielony jest oczkiem łańcuszka. Tutaj na łańcuszku podstawowym również omijam każde oczko łańcuszka. Więc wykonałam oczko łańcuszka, to omijam, wkuwam szydełko w kolejne. I wykonuję słupek. Oczko łańcuszka. Oczko łańcuszka omijam, wkuwam szydełko w kolejne. Oczko łańcuszka. Następny słupek, tylko że tym razem wykonuję ten słupek w tym samym miejscu co poprzedni. Mamy dwa słupki na jednym oczku łańcuszka, przedzielone oczkiem łańcuszka. Oczko łańcuszka, jedno omijam, wykonuję słupek w kolejnym. Oczko łańcuszka, omijam i wykonuję słupek w kolejnym. Oczko łańcuszka, słupek. W tym samym oczku łańcuszka co poprzedni słupek. Oczko łańcuszka. Jedno omijam, wkuwam szydełko w kolejne. Oczko łańcuszka. Jedno omijam, wkuwam szydełko w kolejne. Oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda pierwszy rząd naszej robótki. Pierwszy rząd naszej robótki wygląda tak. Dwa słupki w jednym oczku łańcuszka, słupek, dwa słupki w jednym oczku łańcuszka, słupek i tak do końca. Każdy słupek jest przedzielony oczkiem łańcuszka. Przechodzimy do wykonania drugiego rzędu. Trzy oczka łańcuszka, które zawsze liczymy jako jeden słupek. I jeszcze cztery słupki. Tutaj chwytając po prostu ten słupek. Daje nam to razem 5 słupków. 3 oczko łańcuszka i 4 słupki. Jedno oczko łańcuszka. I teraz wykonujemy 5 słupków na tym słupku. Tylko że chwytamy ten słupek od tej strony. Już pierwszą łuskę. Tutaj, gdzie jest ten pojedynczy słupek, wykonuję półsłupek. Na tym słupku półsłupek. I pierwsza łuska gotowa.
Drugą guzkę i kolejny wykonujemy tak samo. Chwytam słupek od tej strony i wykonuję 5 słupków. 1, 2, 3, 4, 5. Jedno oczko łańcuszka i 5 słupków na tym słupku od tej strony. Chwytam po prostu za niego i przerabiam 5 słupków. Jeden obok drugiego. Półsłupek na słupku z poprzedniego rzędu. Mamy dwie. Jeżeli łuski. Chcemy uzyskać w naszym wzorze łuskę równo nad łuską, musimy w tych miejscach, gdzie były dwa słupki przedzielone oczkiem łańcuszka, wykonać tak samo dwa słupki przedzielone oczkiem łańcuszka. W tych miejscach, gdzie był jeden słupek, wykonujemy dalej jeden słupek. 3 oczka łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka i słupek w tym samym miejscu, gdzie poprzedni. Dzięki temu w naszym wzorku będzie łuska nad łuską. Oczko łańcuszka, słupek nad tym słupkiem. Oczko łańcuszka, tu dwa słupki przedzielone, oczywiście każdy słupek przedzielony jest oczkiem łańcuszka. Oczko łańcuszka, słupek nad tym słupkiem. Oczko łańcuszka. I tak dalej do końca rzędu. Rząd zaczęliśmy 3 oczkami łańcuszka, które, przypominam, liczymy jako słupek. Kończymy słupkiem. Zaczynamy drugi rząd łusek. Wykonamy je na tych słupkach. 5 słupków z tej strony i 5 słupków od tej strony, przedzielonych oczkiem łańcuszka. 3 oczka łańcuszka, które liczę jako słupek, czyli jeszcze 4 słupki na tym słupku. Oczko łańcuszka, 5 słupków z tej strony, oczko łańcuszka, 4 słupki, oczko łańcuszka, 5 słupków. Pół słupek na tym słupku. Ten rząd kończymy pół słupkiem. Chwytamy po prostu tutaj, w tym miejscu i przerabiamy pół słupek. Tak wyglądają dwa rzędy naszej łuski krokodyla. Mamy łuskę,
nad łóżko. Aby uzyskać rozszerzanie się robótki, tutaj zamiast jednego słupka, a tu dwóch, wykonujemy odwrotnie. Tutaj będą dwa, a w tych miejscach będzie jeden. Więc tak, trzy oczka łańcuszka, odwracamy robótkę, wykonujemy jeszcze jeden słupek. Chwytam po prostu za ten ostatni. Jedno oczko łańcuszka i w tym miejscu, gdzie poprzednio mieliśmy dwa słupki, wykonujemy jeden. Oczko łańcuszka, dwa słupki tutaj przedzielone oczkiem łańcuszka. Oczko łańcuszka, słupek. Kończymy rząd. Chwytam po prostu za ten słupek. Słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Dzięki temu łuski będą wychodziły nam w tych miejscach. Trzy oczka łańcuszka. Cztery słupki. Oczko łańcuszka i pięć słupków na tym słupku. Pół słupek. Pięć słupków. Dalej pracujemy tak samo. Tutaj się nic nie zmienia. Dwa, trzy, cztery, pięć słupków i pół słupek. Dalej pracujemy tak samo. Tutaj się nic nie zmienia. Pół słupek tutaj w miejscach jednego słupka. Łuskę wykonujemy tutaj. Pięć słupków z tej strony. I pięć słupków od tej strony. Po prostu chwytamy tak za słupek. Tak dla porównania. Ta łuska jest wykonana tak samo jak ta. Z tym, że użyłam tutaj cieńszego szydełka 2,1 mm, a tutaj 3,5. I ta wełenka jest grubsza od tej. Dzięki temu uzyskujemy efekt mniejszej łuski albo większej. Ale tak samo składa się z pięciu słupków, jednego oczka łańcuszka i pięciu słupków. Dziękuję za uwagę.